Już w przyszłym roku w Nowej Rudzie na bazie nieczynnej od lat górniczej wieży szybu Nowy 1 powstanie najwyższa w Polsce i być może na świecie sztuczna ścianka wspinaczkowa. Miasto od lat stara się wykorzystać tereny po byłej kopalni. Inwestycja jest pomysłem burmistrza Nowej Rudy, który uważa, że takie zagospodarowanie tego terenu może stać się turystyczną atrakcją regionu. Stawiamy na turystykę. Oczywiście dla nas szczególnie ważnym obszarem jest gospodarka i miejsca pracy, bo restrukturyzacja regionu, likwidacja górnictwa to dla nas ogromny problem i dzisiaj ogromne bezrobocie. Przede wszystkim gospodarka, ale turystyka to też gospodarka, to też możliwe miejsca pracy, więc te dwa obszary to dla nas najważniejsze obszary aktywności. Uchwyty do wspinania będą umieszczone nie tylko na zewnętrznej stronie ścianki, ale również po wewnętrznej stronie budynku. Dzięki takiemu rozwiązaniu obiekt będzie czynny cały rok. Na samej górze umieszczony zostanie herb miasta, a po bokach napisy Nowa Ruda. Tuż obok szybu powstanie parking oraz toalety i pomieszczenia socjalne. W ramach inwestycji wybudowany zostanie ciąg pieszojezdny, schody oraz pochylnia dla osób niepełnosprawnych. W dalszych planach znajduje się również budowa punktu widokowego. Koszt inwestycji to 6 milionów złotych, z czego ponad 2,5 miliona pochodzi z Urzędu Marszałkowskiego. Bardzo się cieszymy, że po obwodnicy Noworudzkiej, po rynku noworudzkim, gdzie przekazaliśmy kilkanaście milionów złotych, tym razem taki projekt poprzemysłowy, tutaj wykorzystując aktywność pana burmistrza, całej braci górniczej, właśnie powstaje, można powiedzieć, taki symbol żywy, który ubieramy w aktywność turystyczną, czyli właśnie szyb, który będzie taką wieżą wspinaczkową. To jest ponad 2,5 miliona złotych. Realizacja pierwszego etapu zadania rozpocznie się jeszcze w tym roku i potrwa do końca 2014. W ramach inwestycji zakupione zostanie również specjalistyczne wyposażenie.